Film powstał dzięki wsparciu patronów Awiznosza i partnera kanału, którym jest Koleo. Nie dotyczy pojazdów budowy, zajezdni tramwajowej. Chodzi oczywiście o zajezdnię tramwajową Annopol. I zapraszam Was na kolejny film z serii Zjazd do zajezdni Annopol. Zaczynamy. Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, czyściąc nos i zapraszam Was tutaj na kolejny materiał z zjazdu do zajezdni Ananopol. I w tym miejscu zaczynamy od targówka, a konkretnie do końca drugiej linii metra, czyli stacji metra Brudno, która w tym miejscu się znajduje i której budowa oczywiście Wam pokazywałem. I od tamtego czasu tramwaj tutaj cały czas jeżdżam, chociaż w trakcie budowy metra też tutaj jeździły. I tymi tramwajami możemy dotrzeć do kolejnego przystanku, czyli Truńska, i następnie w dwóch kierunkach do pętli Anopol, bądź do przystanku tramwajowego Inowłocka. Z tego tu już możemy dostać na piechotę do nowej zajezdni, która jest trochę oddalona od samej trasy tramwajowej w tym miejscu. Natomiast już tutaj powstały nowe rozjazdy, tymi w prawo będzie można skręcić i dotrzeć już niedługo, bo tramwaje będą kosztować z nowej zajezdni już po najbliższych wakacjach Właśnie do zajezdni Ananopol. I o niej w dzisiejszym filmie będę mówić oczywiście najwięcej, choć o samych przybudowach tutaj na ulicy Ananopol i na ulicy Inowłockiej też będę mówić. Do wszystkiego macie do rozdziały, bardzo dużo elementu i bardzo dużo czasu spędzimy nad tym odcinkiem, więc na pewno zobaczcie dokładnie, gdzie każdy budynek, który jest aktualnie widoczny, jest aktualnie zlokalizowany i tak samo jak w tym miejscu, zobaczycie też gdzieś znajdują wszędzie ekran akustyczne, bo są one de facto dookoła całej zajezdni tramwajowej Annopol. A tędy już niedługo wjadą pierwsze tramwaje i będą koszyć z tej oto i ogromnej zajezdni tramwajowej, na której będzie pracować około 430 osób. Oj, dużo, prawda? Ale dobra, zacznijmy od tego, co się dzieje na ulicy Inowłockiej. Patrząc z lotu ptaka możemy zobaczyć, że tory tramwajowe są już mniej więcej wszędzie. ta takcyjna powoli się pojawia rozjazdy, wszystkie są oczywiście zamontowane, a ulica Inowłocka i ulica Dojazdowa do samej zajezdni tramwajowej, też się mniej więcej w miejscu, w którym już tutaj znajduje i pojawia. Przystanków tramwajowych tutaj nie będzie, tak samo przystanków autobusowych zbytnio nie będzie zlokalizowanych w tym miejscu, tu już trzeba będzie dostać się nowym chodniczkiem, który jest, będzie tutaj oczywiście zlokalizowany. Co, co ważne i co ciekawe, w tym miejscu pierwotnie kończyła się ulica Inowłocka, teraz została całkowicie przebudowana, jej teraz nie ma de facto. Chodnik znajdował się w miejscu gdzie aktualnie jest torowisko tramwajowe, a w tym miejscu które będą w zielonym torowisku więc to ważne. Następnie mamy kolejny odcinek betonowy, bo tutaj trochę się znajduje torowisk, rozjazdów i inne pojazdy techniczne, no i oczywiście tu też jest przycinek tramwajowy dla osób wysiadających z kursów, które będą właśnie zjeżdżać do samej zajezdni tramwajowej a w tym miejscu ulica Anopolis aktualnie nie nieprzejezdna tak sama jak ulica Inowłocka przez samą ulicę Anonopol tu oczywiście przejazdu w tym momencie zupełnie nie ma i to będzie oddane do użytku jak się zakończą wszystkie prace na samej za jezdni, a prace mają się zakończyć mniej więcej na przełomie kwietnia i maja 2024, więc de facto za 2-3 miesiące tu już wszystko będzie całkowicie przejezdne, choć do tramwajów jest już przejezdne, bo tramwaje oczywiście tędy przejeżdżają, zatrzymują się na wszystkich przystankach, choć muszą trochę zw zwolnić na samej budowie. To oczywiście przejeżdżają przez sam środek placu budowy. Ponownie, podobnie jak na innych inwestycjach, gdzie tramwaje przejeżdżają przez sam środek budowy. W tym miejscu znajduje się ulica Annopol i co ciekawe, w tym miejscu nie powstaje żadna nowa e, droga rowerowa. To jest jedyna inwestycja nowej nowe, e, nowe infrastruktury tramwajowej, która powstaje aktualnie w Warszawie, bez budowy żadnej nowej drogi rowerowej. Więc to taka ciekawostka. Ale oczywiście tutaj zbytnio nie, nie było gdzie budować. Na ulicy Annopol nie znajduje się żadna infrastruktura rowerowa. E, na ulicy Nowołockiej też się znajduje, nie znajduje, ale do samej zajezdni nie będzie nic wybudowane. A może przydałoby się w sensie, no nie wiem, może pracownicy by chcieli dojechać rowerem, choć to się znajduje tak daleko, że w sumie to nie wiem, raczej znaczy ciężko. Ewentualnie nawet urilo dojechać od Merza. To może jeszcze byłby jakiś aspekt, który można by poruszyć. W tym miejscu znajduje się sama pęta tramwajowa Nopol i do niej będzie też wjazd nowy od Żelania Wschodniego, który jest jeszcze aktualnie nieczynny i jest wyłączony z użytkowania, chociaż sieć takcyjna już, już, już prawie wszędzie rozwieszona. pomijając zjazd do samej zajezdni, chociaż może to się zmieniło, bo ostatnio była zajez... był odcinek właśnie ten tramwajowy na Żadnej Wschodniej zamknięty przez ostatni weekend, więc możliwe, że wtedy to było rozwieszone, bo same ujęcia, które teraz widzicie mają mniej więcej półtorej tygodnia, bo one były nagrywane oczywiście w lutym 2024, a co Was trochę przepraszam faktycznie, ale same nagrywanie i montowanie tego filmu na tyle mi dużo zajęło czasu, że nie byłem siłą rzeczy po prostu tego w stanie zrobić przed o... na... otwarciem samej trasy tramwajowej na Kazprzeka. No dobrze, widzicie mniej więcej jak to wygląda, pojawiają się już tutaj faktycznie nowe ulice i de facto przy tym są najważniejsze prace. Tu przynajmniej tramwajowy po prawej stronie też się pojawia. Pojawiły się już krawężniki przystankowe. Są montowane ekrany akustyczne po prawej stronie na ulicy, wzdłuż ulicy Inowłockiej. Co ciekawe, wzdłuż całej ulicy Inowłockiej się znajdują ekrany akustyczne, więc nawet działkowcy nie mają tutaj zbytnio co marudzić. Z przyszłości ulica Inowłocka stąd dalej pojedzie w kierunku, tu, w kierunku dalszych układu ulic. Natomiast tutaj docinamy do samej pętli, a właściwie zajezdni tramwajowej Annopol. I zaczniemy sobie od przejazdu. Takie tramwaje będą wjeżdżać na zajezdnię, czyli najpierw wjeżdżają przez sam budynek, gdzie będą się musieli odpisać i wjechać. Następnie same pogotowia techniczne będą miały zjazdy na lewo i to są właśnie te elementy, które się znajdują po drodze. Po drodze każdy tramwaj musi przejechać przez myjnię przejazdową budynek 11a i b, bądź przez myjnię gruntownego mycia, czyli budynek 10b. Następnie przez wszystkie, tramwa... przez wszystkie te zjazdy, tory tramwajowe, będą się tramwaje rozjeżdżać do budynku 1c, bądź go też omijać, raczej znaczy wszystkie będą przez niego przejeżdżać, bo jest to budynek hali obsługi technicznej, czyli każdy tramwaj po przejechaniu e, całego dnia będzie tutaj wjeżdżać, będzie szybki przeglądzik i następnie stąd będzie wyjeżdżać po drugiej stronie, bądź będzie jechać też tym torem tramwajowym po prawej stronie, który się znajduje i który można ominąć cały ten budynek. No i jak już tramwaje wyjadą z niego, bądź też go całkowicie ominą, będą mogły wjechać na wszystkie kolejne tory i nie do budynku 14, czyli magazynu odpadów, tylko do hali postojowej, czyli tam dalej, bądź do budynku 1A, czyli do Hali napraw, jeżeli wyjdzie, że nie da się tego szybko załatać i coś faktycznie jest nie tak z tramwajem, tramwaje będą wierzyć do hali napraw. A jeżeli wszystko będzie cacy, tramwaje będą wierzyć do budynku numer 3, czyli hali postojowej, która właśnie w tym miejscu się znajduje. Hala postojowa jest ogromna i to naprawdę ja Wam mówię: 152 z tramwajów będą się tutaj znajdować, będą mogły tutaj zaparkować o długości do 33 metrów maksymalnej długości. No i tutaj oczywiście będą wierzyć w ramach tego całkowitego systemu automatycznego, gdzie wszystkie zjazdy na tej trasie, w sprzeciwiliśmy, będą ustawione automatycznie i następnie tramwaje tędy przez budynek 7A i 7B będą wyjeżdżać na miasto i wozić pasażerów i warszawiaków po całej e, Warszawie. Co ważne, tramwaje tutaj będą wyjeżdżać i będą też zjeżdżać rano i po południu, dzięki czemu tramwaje na Brudno będą jeździć dużo częściej niż aktualnie to ma to miejsce, bo po prostu będą też więc kursy zjazdowe i kursy wyjazdowe za jezdni, więc tutaj na, na pewno mieszkańcy Brudna będą zadowoleni, że nie tylko Łącznie mają metro, ale jeszcze dosyć dużo więcej tramwajów się pojawi rano i po południu. A 152 tramwaje wyjeżdżające, oczywiście wiadomo, że nie wszystkie będą wyjeżdżać codziennie, ale i tak dosyć ładna sumka. Natomiast teraz popodziwiamy sobie zajezdnię dookoła oblatując ją. A ja w międzyczasie Wam popowiem o wszystkich budynkach. Zacznijmy od budynku 1C, to jest hala remontowa. Jest ona wyższa i tak, hala remontowa to jest budynek właśnie 1A. 1A chciałem powiedzieć wcześniej, natomiast tutaj będzie 7 torów, 11 stanowisk do obsługi tramwajów, maksymalnie oczywiście 33 metry. Tutaj hala będzie wyposażona w kanały rewizyjne, pomosty obsługowe, sieć sztywną, składaną, tokarkę podtorową, suwnicę, podnośniki do tramwajów, main Wózków, obrotnicą i magazyn wózków. Dzięki takiemu wyposażeniu w Wychali prowadzone będą naprawy tramwajów, wymiany podzespołów, obsługa wózków wagonowych oraz replikacja. E Reprofilacja kół przy pomocy tokarki podtorowej. Tu, może, usłyszeliście dobrze. Tu będzie się znajdować się sztywna składana sieć trakcyjna, czyli nie tak jak zazwyczaj są kable, że tak to powiem w skrócie, tylko będzie taka sztywna, jak się znajduje w metrze, czyli trzecia szyna. Natomiast tutaj po prostu będzie ona zawieszona na górze, żeby można było jakby coś złożyć. No i też ogólnie w budynkach taką rzeczy się stosuje w najnowszym standardzie. Po środku pomiędzy budynkiem 1A i 1C znajduje się budynek oczywiście 1B, w którym się znajduje dużo rzeczy, nie tylko właśnie jeżeli chodzi o warsztat, bo to jest główny aspekt oczywiście, to jest warsztat i magazyny, pomieszczenia biurowe, socjalne oraz techniczne. W pomieszczeniach warsztatowych będą wykonywane przeglądy i naprawy elementów zdemontowanych z tramwaju. Przewidziano również warsztat utrzymania infrastruktury zajezdni. Wśród pomieszczeń warsztatowych znajdować się będzie lakiernia przeznaczona do malowania małych elementów naprawionych po zderzeniach drogowych. Następnie w pomieszczeniach magazynowych będą przechowywane narzędzia części zamienne i materiały eksploatacyjne dla, do tramwajów oraz elementy powykonanych naprawach warsztatowych. Na piętrze o, oraz na parterze znajdować się będą pomieszczenia biurowe dla pracowników nadzorujących pracę przy obsłudze tramwajów. Na parterze zlokalizowana będzie również szatnia dla pracowników, pomieszczenia socjalne oraz bufet, więc tutaj wszyscy będą się stołować z całej zajezdni. No i w budynku tym zlokalizowane będą również pomieszczenia techniczne, takie jak serwerownia czy kotłownie, a sam budynek w 1C to jest hala obsługi technicznej. 9 torów 18 stanowisk tramwajów oczywiście maksymalnie do 33 metrów wszystkie wtedy będą wyposażone w kanały rewizyjne oraz pomosty ułatwiające obsługę tramwajów sieć taksyjna w hali 1C będzie sztywna, a na części e, torów odsuwana w celu ułatwienia demontażu Część, e, części z dachu tramwaju w skrócie, jeżeli trzeba nie zjąć z góry na przykład pantograf, będzie można ją odsunąć żeby dało się to po prostu łatwiej zrealizować przy pomocy suwnic, oczywiście to będzie wszystko wykonywane, dlatego budynek 1C i 1A też jest wyższy. Stanowisko Obsługowe będą poszerzane w system dystrybucji piasku i płynu do skrzywiaczy oraz odkurzacza centralnego. Dodatkowo w wychali będzie stanowisko do pomeru wózków oraz stanowisko do wymiany oleju w przekładnikach. Co ważne, obok budynku 1C będzie znajdować się silos piaskowy, który niedługo będzie montowany i on oczywiście będzie obsługiwać wszystkie tramwaje w piasek. A po co piasek? Po to, że jak jest zimno, czy ten musi podjechać pod górę, kruje, a może po prostu ma problem z hamowaniem czy też przyspieszaniem, jest wysypywany piasek. I ten w skrócie szybciej, w skrócie po prostu może się odepchnąć i dalej jechać, niezależnie od tego, w jakich warunkach jedzie. To taka ciekawostka, ale o tym może kiedyś jakiś większy materiał sobie, jeżeli jesteście tego ciekawi. Tymczasem, lecąc z góry, możemy zobaczyć tutaj nadal budynek numer dwa. Jest to bardzo ważny budynek, bo na parterze. I na piętrze zlokalizowane będą pomieszczenia dla motorniczych, biurowe, socjalne i sanitarne. W budynku tym motorniczych będą rozpoczynać swoją pracę i pobierać dokumenty oraz kluczyki do tramwajów. Na parterze poza dyspozytorem ruchu obsługującym motorniczych będzie również pracował dyspozytor systemu zarządzania zajezdnią, czyli SZZ, który nadzoruje ruch na zajezdni i punktualny wyjazd tramwajów do obsługi zadań przewozowych. W będą pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz archiwa zakładowe. Budynek będzie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych e, i będzie wyposażony w windę. I to raczej jedyny budynek, który faktycznie będzie posiadać taki oto obiekt. Natomiast tutaj na końcu możemy zobaczyć jeszcze budynek numer 14, który się zaczął pojawiać, tego wcześniej nie było. To jest magazyn e, gazów i wiata śmietnikowa, czyli budynek numer 13, którego jeszcze nie widzimy. W obiekcie tym będą wydzielone pomieszczenia do magazynowania gazów technicznych oraz pomieszczenia do odpadów podlegających segregacji. Tak wygląda cała zajezdnia tramwajowa Ananopol, a przynajmniej w teorii w skrócie. Oczywiście jest tutaj dużo więcej ciekawostek i o tym opowiem wam już za chwilę, więc zerknijmy sobie, jak to wygląda ponownie z tej perspektywy. Z tej perspektywy możemy zobaczyć ponownie wszystkie tory, które wjeżdżają do budynków technicznych, i budynku 1a, 1c, i oczywiście do hali postojowej, tam dalej. Co ciekawe, tutaj też się będzie znajdować tr trójkąt tramwajowy, tam na samej górze, teraz po prawej. Dzięki temu tramwaje będą mogły zmienić w, w teorii przynajmniej swoją stronę. A, B, przy tramwaj dwukierunkowych to jest dużo prostsze do załatwienia, e, bo po prostu tramwaj ma dwie kabiny, natomiast tramwaje jednokierunkowe też zazwyczaj mają pulpit z tyłu, dzięki temu po prostu mogą pojechać w drugą stronę. Taka ciekawa jakbyście tego jeszcze. Nie wiedzieli. Tymczasem, patrząc na stołówkę zajezdni, czyli budynek 1B, który się tutaj będzie znajdować, na parterze, już powinnam, to dalej widzimy budynek 1C i 10A, o którym jeszcze Wam nic nie powiedziałem, a to jest mój ulubiony budynek na całej zajezdni tramwajowej. Czyli Tor Prób jest zadaszonym odcinkiem torowiska, umożliwiającym rozpędzenie i zatrzymanie tramwaju z prędkością do 30 km w celu wykonania prób ruchowych i badań technicznych. Jest to jedyny taki obiekt znajdujący się w sieci tramwajów warszawskich i jest całkowicie zadaszony, więc ciekawe, to będzie wyglądać. Dalej widzimy. 10 A i 10 B, czyli myjnie, oczywiście, budynek numer 6, którym to budynek? jest wiatą garażową, w której jest lokalizowany garaż z sześcioma miejscami postojowymi dla ciężkich pojazdów technicznych, wozów dźwigowych, dwóch wozów wieżowych, dwóch pojazdów do montażu pługów i jeden pojazd typu wieżowego. Więc to będzie tak tutaj pochowane. No i za chwilę się wrócimy jeszcze raz, żebyście, żebym mógł Wam opowiadać trochę więcej. Ciekawostek obok budynku numer 6, który teraz mówiłem, znajduje się budynek numer 5, budynek pogotowia sieciowego i torowego. W budynku tym widziano na pomieszczenie dla pogotowia torów i sieci trakcyjnej, w tym pomieszczenia warsztatowe, biurowe, socjalne, techniczne i magazynowe. Pomieszczenia są rozmieszczone na dwóch kondygnacjach i uwzględniają podział na częściorową i sieciową. Przy budynku względem plac manewrowy o powierzchni około 30 m2 dla osprzętowania towarowego z dojazdem oraz placem manewrowym. Tymczasem tutaj patrzymy na rozjazdy, które będą właśnie zdalnie sterowane przez cały ten system autonomiczny, gdy będzie to wszystko obsługiwać, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać i dzięki temu też będzie po prostu mniej osób musiało przestawiać Rozjazdy, chociaż tych rozjazdów jest tutaj dosyć dużo, bo około 100 to nie oznacza, że wszystkie te zjazdy będą automatycznie stawane, część będzie ręcznie stawana, po prostu do części budynków y, będzie trochę inaczej wyglądać system. Część do najważniejszych to zjazdów, gdzie tramwaje po prostu będą przejeżdżać codziennie w ramach codziennego obsłu codziennej obsługi, będą automatyczne, czyli jak do maining, jak do hali y, postojowej, czy też do sprawdzania codziennego. Y, natomiast pozostałe miejsca, gdzie po prostu tramwaje nie będą wjeżdżać codziennie, będą stawane, jeżeli chodzi o te zjazdy ręcznie. Więc takie ciekawostki. Tymczasem teraz na frost patrzymy właśnie na ten budynek, który mam przed chwilą, czyli budynek numer 5, czyli budynek pogotowia sieciowego i torów. I obok niego znajdują się tory tramwajowe. Tory tramwajowe po lewej stronie, które się znajdują i ciągną do budynku numer 4. Budynek numer 4 to jest podstacja trakcyjna i pogotowie energetycznego. Z budynku tego będą realizowane, będzie realizowane zasilanie sieci trakcyjnej na zajezdni oraz do, dojazdowej, czyli na ulicy Inowłodzkiej. W budynku będą również pomieszczenia do, dla obsługi pogotowe energetycznego oraz garaż dwu stanowiskowy dla samochodów Gotowego energetycznego przy budynku względem plac manewrowego ułatwiający dostęp do zasilaczy energetycznych. I to właśnie w tym miejscu wszystko się znajduje. Tymczasem teraz widzimy to, co już za chwilę będzie całkowicie niewidoczne. Tu będzie wielki parking dla wszystkich pracowników, ale na dole znajdować się będzie obiekt numer 16, czyli zbiornik retencyjny. To magazyn ścieków, zeterowisk dróg i terenów zielonych zlokalizowanych na terenie całej zajezdni. Widzimy konsekwentnie, że to wszystko jest powoli wykończone coraz to mocniej. Widzimy też mniej więcej, że teren jest wyrównywany pod ten nowy układ drogowy, czy też do miejsca parkingowe. Po prawej stronie widzimy budynek, o którym Wam dużo nie będę mówić. To jest tylko i wyłącznie stacja, ale bardzo ważne na całej zajezdni. No i w tym miejscu widzimy już mniej więcej zadań nowych, które tam bajowych. Jeszcze rozjazdy w częściach podzielone, niezamontowane zamontowane w docelowym miejscu. Słupek sieci lekcyjnej. i budynek numer 9, który się znajduje, czyli budynek lakierni. Jakże też bardzo ważne. Posiada trzy tory dzielony jest na dwie części: lakiernie i garż dla tenawaliów ha, Hala lakierni posiada jeden tor. Uposażone będzie w dwie niezależne kabiny przygotowawczą i lakierniczą susze, suszarną. Do hali lakiernej przynależą pomieszczenia magazynu, farb i lakierów, pomieszczenia socjalne dla pracowników i techniczne pomieszczenia oczywiście. Pozostała część będzie posażona w dwa tory przeznaczone dla postaju dwóch tramwajów powodkowych, oczekujących na komisję popłatkową oraz techni tramwaje techniczne. Więc w skrócie w końcu tramwaje popłatkowe nie będą y, leżeć i zagracać hali postojowej, jak to ma miejsce aktualnie na różnych zajezdniach zajeśniach w Warszawie, tylko będą miały swoje osobiste dwa tory. Gdyby to się wydarzyło, to tam będą czekać na komisję i po prostu będą czekać na naprawę. Bo one nie mogą być naprawione, tylko wyłącznie muszą czekać na komisję, aż ich całkowicie sprawdzić, Co jest ważnym elementem, o którym może nie wiecie. Tymczasem na wprost nam tutaj pokazuje się budynek numer 8, który mówi, że tu jest, jest, pokazuje się. I to jest budynek garażowy z zapleczem, w którym znajdą się garaże, pomieszczenia dla kierowców pogotowia dźwigowego i brygady ekspedujące tramwaje oraz wiaty na odpady i złom. W garażu są dwa stanowiska, na którym może stacjonować żuraw tramwajowego pogotowia ciężkiego, i one tutaj się będą właśnie znajdować przy samym wyjeździe zajezdni, żeby jak najszybciej mogły reagować i wyjeżdżać na miasto. Mam odczucie, że chyba Wam już powiedziałem o wszystkich budynkach, przynajmniej tych najważniejszych. Oczywiście nie powiedziałem Wam prawie jeszcze nic o budynku numer 7a, czyli port 1, w której zlokalizowane są pomieszczenia recepcji i ochrony, pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pracowników ochrony. I on się znajduje tutaj, ten z takim zadaszeniem nad wszystkimi torami wjezdowymi. Tutaj też trzeba będzie się w teorii odbić na wjeździe i wyjeździe, chociaż to też będzie można zrobić z budki wartowniczej. Najprawdopodobniej w budynku 7b jest tutaj schowany i on jest po prostu bardzo mały, no bo to jest sama budka wartownicza zlokalizowana przy przeciwległym północno-wschodnim narożniku e, wróć, e, nie ta budka budka wartownicza zlokalizowana jest przy wjeździe, e, wjeździe na teren zajezdni w miejscu e, kontroli wjazdu i wyjazdu tramwajów przez pracowników ochrony e, przeszklenie budki e, z trzech stron zapewni lepszą widoczność wyjazdu o, to ciekawostka, no i jest jeszcze oczywiście budka wa, wartownicza po drugiej stronie zlokalizowana przy e, przed. E, przy północno-wschodnim nadrożniku zajezni, gdzie będzie wyjazd techniczny i awaryjny. No i oczywiście ze względu bezpieczeństwa, no bo to wszystko jest ogrodzone dosyć potężnie tymi ekranami akustycznymi, więc też tam będzie w tym miejscu, gdzie zazwyczaj startowałem i nagrywałem Wam wszystkie wstawki. Czyli 7C będzie schowany, ale o nim więcej powiem, jak już faktycznie będzie powstawać. Tymczasem ściek. <laughs> Przepraszam. Z ciekawostek mogę wam powiedzieć jeszcze jeden aspekt, a mianowicie to, że dookoła całej, całej zajezdni znajdują się ekrany akustyczne i wśród nich znajdują się jedne z wyższych słupów, które są od sieci trakcyjnej, bo do samych ekranów akustycznych na tych wyższych słupach będzie montowana sieć trakcyjna, która będzie rozwieszona nad całością, żeby to wszystko mogło być spięte i napięte pod napięciem, że tak to powiem. No i tak prezentuje się cała nowa zajezdnia tramwajowa Ananopol. Oj, muszę wam przyznać, że to był maraton, żeby mam wszystko w tym momencie teraz powiedzieć. Bo trzeba przyznać, że zajezdnia jest ogromna i przynajmniej jak dla mnie robi po prostu ogromne wrażenie. I jeszcze z takich może ważnych elementów, których warto powiedzieć, to jest to, że inwestycja jest realizowana przynajmniej w teorii przez 28 miesięcy. Jej koszt to jest ponad miliard złotych, z czego połowa jest prawie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Powierzchnia to jest 12 hektarów, łącznie 14 kilometrów. Co ważne, jeżeli chodzi o pracowników budowy, to tutaj, znaczy pracowników na samej inwestycji, a nie budowy, no to na samej inwestycji, na całej zajezdni będzie pracować około 430 osób, z czego 300 to będzie motorniczych. To będą osoby z aktualnie działających zajezdni, bądź też zupełnie nowe osoby, które będą jeździć. Co ważne, przeniesienie z wszystkich tych osób na nową zajezdnię i przeszkolenie ich z obsługi wszystkiego, przewiezienie wszystkich pojazdów, części technicznych, pojazdów technicznych, zajmie trochę czasu. I tym tam warszawskie będą się zajmować w głównej mierze po zakończeniu tej inwestycji, która jest zaplanowana na przełom kwietnia i maja 2024. W związku z tym też, że w czerwcu będzie zamknięty dojazd tramwajowy do Brudna, no to sama zajezdnia byłaby odcięta od sieci. Więc też siłą rzeczy, tramwaje tutaj nie będą w ogóle dojeżdżać, czy to do Pentianno Annopol, czy do dania żelania wschodniego, czy do samej zajezdni Annopol, więc wakacje dopiero rozpoczną się prace przy przenoszeniu wszystkich pojazdów na teren nowej zajezdni, a we wrześniu ma ona już ruszyć pełną parą z najprawdopodobniej pełną już siłą przerobową, chociaż zobaczymy, jak z tym zatrudnieniem pracowników, bo jak dobrze wiemy, jak aktualnie we wszystkich transportach warszawskiego transportu publicznego, brakuje trochę osób dojeżdżania różnego rodzaju pojazdami, czy autobusami, czy tramwajami, SKMKami, czy pewnie też metrze. Raczej takie problemy są wszędzie. Natomiast wakacje będzie też łatwiej jest o te przenosiny, bo wakacje jest o 1 trzecią mniej kursów, więc po prostu się rzeczy trochę będzie łatwiej to zrobić, żeby na torach w Warszawie było więcej miejsca na takie tramwaje, które będą zmieniać swoją zajezdnię. Z aktualnych czterech no i w sumie w teorii też na obozowej tam już tramwaje. Ja też stacjonują, bo właśnie blokuje miejsca do nowej piątej zajezdni tramwajowej Anopol, czyli do R5, że tak to powiem w skrócie. No i jak powiedziałem wcześniej, na samej zajezdni znajdować się będzie 100 zlotnic, z czego duża część będzie w pełni zautomatyzowana i będą się same przekładać. Ale oczywiście. Nie wszystkie. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kolejny film Zajezdnia na poście pojawi w kwietniu. Kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. W samym filmie zajezdnia na będą się pojawiać do oddalania do użytku w całości zajezdni pełnej mocy przylabowej, w skrócie do września. Filmy zajezdni, choć pewnie nie tak duże jak teraz, będą się cały czas pojawiać i najprawdopodobniej uda mi się nawet tam wpaść z kamerą i zobaczyć jak to wygląda. Nie wiem czy jeszcze w trakcie budowy, czy już po zakończeniu inwestycji, ale raczej tak. Taka możliwość będzie do zrealizowania. I z ciekawostek dla osób, które są ciekawe, jak ile mi zajęło zrobienie tego filmu, to tak, to jest chyba rekordowy film, jeżeli chodzi o zajezdnia na pol. Jak widzieliście, było mnóstwo punktów, mnóstwo cyferek, które przemieszczały się na budynkach. Ja wszystkie te cyferki muszę zrobić ręcznie, się po poprzemieszczać. I takie zajęcie trwało dzisiaj dla mnie od godziny 13 do 21, jest 22 już dochodzi de facto. Więc siłą rzeczy robiłem to przez cały dzień. Oczywiście z przerwami na jedzenie, ale chyba piłem w tym samym czasie, kiedy montowałem to wszystko. Więc zachęcam Was do zostania patrami i jeżeli chcielibyście mi po prostu pomóc na tych wszystkich filmów, i żeby to wszystko co robię za, mimo wszystko, śmieszne pieniądze na YouTube, bo zajedzniona po góra 50 zł. jeżeli chodzi o film, chociaż pewnie raczej do 20 minut raczej dobiję maksymalnie, to po prostu będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie chcieli mi pomóc też w realizacji tych wszystkich filmów. Kolejny film, tak jak powiedziałem, dopiero w kwietniu, natomiast w najbliższych dniach jeszcze będziecie mieli oczywiście kolejne filmy z Tramwaju na Kasprzaka. Jutro pojawi się to, co się działo faktycznie w nocy, o 4.22 we wtorek, 5 marca, kiedy została do nadużytku ta właśnie inwestycja w 2024 roku, jakby ktoś z nie wiedział. No i oczywiście z innych aspektów, to tak, tramwaj na Gagaryna, tam się kończy inwestycje, tramwaj do Wilanowa będzie powstawać do wakacji, a później na Stegny jeszcze do końca tego roku. Kolejna inwestycja to jest oczywiście tramwaj do Warszawy Zachodniej, tramwaj na Rakowieckiej i inne inwestycje, które są planowane, o których się mówi głośno, jak oczywiście o tramwaj wzdłuż Modlińskiej. Ale na razie tam nie wrócę za szybko, bo jeszcze się dużo nie dzieje, jeżeli chodzi o faktyczne prace, chociaż wszystko się dzieje, ale jeżeli chodzi o formalnościowe sprawy. Na pewno więcej się dzieje, jeżeli chodzi o tramwaj na Zieloną Białękę, chociaż jak zawsze jest problem z finansowaniem, a tramwaj na Gocław został sztucznie wstrzymany przez budowę trzeciej linii metra. Ale o tym wszystkim, jak zawsze, dalej będę informować na kanale Wizonosz i w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, no i miejmy nadzieję, nawet latach. Tymczasem do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!